Czy jedno narzędzie wystarczy, aby skutecznie opanować komunikację z klientem w zespole oraz poznać swój indywidualny styl myślenia i działania? I tak, i nie. Model MaxiDisk to rewelacyjne wsparcie Twoich relacji biznesowych i kopalnia wiedzy na Twój temat. Jeżeli jednak myślisz na poważnie o wzmacnianiu swojego zespołu, o wspieraniu procesów rekrutacyjnych i budowaniu długotrwałych relacji z odbiorcami Twoich usług, warto sięgnąć po tajną broń. Poznaj model DISK D3. Kompleksowe narzędzie do uszczęśliwiania osób wewnątrz i wokół Twojej marki. Zapraszam do wysłuchania. To podcast o tym, jak pracować w zgodzie ze sobą, jak budować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał, o komunikacji bez barier w biznesie, z klientem i w zespołach, o rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że pokochasz projekty, wzmocnisz swoją markę i będziesz działać na własnych zasadach. Gotów, żeby lepiej rozumieć klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka Papaj-Żołyńska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Dzisiaj porozmawiamy o MaxiDisku oczywiście, o skutecznej komunikacji, ale też o pogłębionym modelu DISK, który możesz wykorzystać nie tylko do sesji indywidualnych, ale do oceny pracy Twojego zespołu, do oceny procesów rekrutacyjnych, które prowadzisz w swojej firmie i oczywiście do usprawnienia relacji z klientami. Bo prawda jest taka, że w biznesie, jak i w życiu codziennym, nie ma dwóch identycznych osób. Każdy z nas ma swój styl komunikacji, bardzo unikalny, zachowanie, gesty, motywacje i również wartości. Dlatego takie narzędzia jak MaxiDisk czy DISK D3, o którym dzisiaj porozmawiamy, odgrywają kluczową rolę w budowaniu zespołu, w efektywnym zarządzaniu, no i oczywiście w obsłudze klienta. MaxiDisk już znasz, bo opowiadałam o nim w wielu innych odcinkach podcastu i wciąż uważam, że to narzędzie czyni cuda, jeśli chodzi o pracę nad mindsetem, nad analizą Twoich zasobów, nad taką oceną, czy jesteś w dobrym miejscu zawodowym, czy może warto wprowadzić jakieś zmiany i jakie te zmiany mogłyby być. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się rozszerzonej wersji DISKa, narzędziu, które pozwala wznieść na wyższy poziom zarówno pracę zespołową, jak i obsługę klienta. To co? Gotowy? Gotowa? Przekonajmy się. Model DISK D3, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, to narzędzie, które pomaga zrozumieć, jakie zachowania, kompetencje i motywacje kierują ludźmi w miejscu pracy. To coś więcej niż test osobowości. To coś więcej niż podstawowy test DISK. Dzięki D3 możemy bowiem odpowiedzieć na pytania, które dotyczą nie tylko komunikacji, ale też roli w zespole, czyli na jakim stanowisku ktoś chciałby pracować, jego wartości, jego motywacji, czy jest lojalny wobec pracodawcy, wobec zespołu, czy może wobec rodziny. To wszystko ma znaczenie w momencie, kiedy mamy na przykład dwóch bądź trzech podobnych kandydatów o podobnym doświadczeniu na dane stanowisko pracy i chcemy wybrać tego najlepszego. Tutaj pomaga właśnie ocena lojalności, motywacji, wartości, czy one się wpisują w wartości, które reprezentuje firma, czy styl komunikacji odpowiada kulturze komunikacyjnej firmy i tak dalej. To narzędzie to jest pogłębiony DISK. To jest raport, który pomaga nam wybrać, kiedy naprawdę te różnice na pozór są niewielkie, a kiedy przyjrzymy się dokładniej, okaże się, że jednak kluczowe dla dobrej rekrutacji i dla dobrej pracy zespołu. No to zobaczmy, jakie są te kluczowe korzyści. Po pierwsze, dopasowanie do kultury firmy. Dzięki DISK D3 możemy dopasować kandydatów do kultury organizacyjnej firmy, czyli sprawdzić właśnie, czy mają takie same wartości, takie same cele, taki sam styl komunikacji, czy po prostu będą w tej firmie, czy się w niej odnajdą,
I z jednej strony to jest ważne dla pracownika, no bo on rekrutuje się na nowe stanowisko pracy, chce tam zostać pewnie na trochę dłużej, ale z drugiej strony zespół też chce mieć wsparcie w codziennych działaniach, tak samo jak szef chce być zadowolony z pracowników i chce, żeby grali do jednej bramki. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych konfliktów, pozwala zapewnić, że ci nowi pracownicy będą się wpisywać w nasz zespół. Druga korzyść to efektywne zarządzanie tym zespołem. D3 pomaga zrozumieć preferencje danego pracownika, jego mocne strony. Jeżeli mamy już zespół, to możemy go lepiej poznać. Jeżeli go budujemy, no to tym bardziej warto dobrać takie osoby, które będą realizować wszystkie etapy jakby potrzebne do wykonania danego projektu. Czyli kogoś, kto będzie inspirował nowe pomysły, generował pomysły, kogoś, kto jest świetny w egzekucji, kogoś, kto jest dobrym analitykiem, kogoś, kto potrafi pozyskiwać podwykonawców, kogoś, kto będzie dbał o wewnętrzne zasoby i tak dalej. Dzięki temu menedżerowie mogą dostosować też styl zarządzania do potrzeb pracowników, a to wszystko po prostu przełoży się na większą efektywność pracy zespołu, na lepszą realizację projektów, szybszą, skuteczniejszą, no i po prostu na lepszą współpracę na co dzień i na poziom zadowolenia tych pracowników. Oni się nie będą frustrować, nie będą się wypalać, jeżeli każdy będzie robił to, w czym jest po prostu z natury dobry i co lubi robić, co jest zgodne z jego celami i wartościami. Trzeci element, trzecia korzyść to rozwój personalny. To pogłębione badanie DISC pomaga nam odkryć wewnętrzną motywację naszego pracownika, jego wartości, to, czym on się kieruje na co dzień. I to jest mega ważne, bo wyobraź sobie na przykład, że pracujesz w klinice leczenia niepłodności, a nie zgadzasz się z wartościami, z tym, co reprezentuje sobą firma. Pracujesz w, nie wiem, dziale windykacji albo w jakiejś firmie prawniczej, a sprawy, którymi ta firma się zajmuje, kompletnie nie odpowiadają tobie, bo ty na przykład nigdy byś nie bronił takiej osoby, którą bronią ci prawnicy pracujący w tej firmie. To się nie zgadza z twoimi wartościami. No i w momencie, kiedy to jest z tobą niezgodne, to ty nie będziesz dobrze pracować. A nawet jeśli dasz z siebie wszystko, no to bardzo dużym kosztem. I będzie to odczuwalne również w zespole. Dlatego D3 to bardzo cenne narzędzie, które pomaga pracownikom zrozumieć, dlaczego oni podejmują określone decyzje, w jaki sposób mogą się rozwijać w tej firmie, albo jeśli dobrną do ściany, to już wiedzą, że w tej firmie tego rozwoju nie będzie i warto zastanowić się nad zmianą pracy. I tu korzyść również jest obopólna. Czwarty element to lepsza obsługa klienta. Zrozumienie stylu komunikacji klienta, takie pogłębione, pozwala lepiej nam go obsłużyć, po prostu dostosować ofertę do jego potrzeb, mówić jego językiem. To naprawdę kluczowy element budowania trwałych relacji biznesowych, bo klienci po prostu będą czuli, że my ich rozumiemy i że my chcemy z nimi się komunikować na ich sposób, na ich poziomie, że rozumiemy to, co oni nam przekazują i szanujemy sposób, w jaki oni się komunikują. Inaczej będziesz mówić do osoby zielonej, inaczej do osoby żółtej. Robiłam taką serię rolek na Instagramie, więc jeżeli chcesz poznać style zakupowe różnych klientów, to zapraszam cię serdecznie na Instagram WinkPerson. Możesz je tam sobie obejrzeć i przeczytać informacje zawarte w postach. Ostatni element, ostatni punkt, który wypisałam, to redukcja konfliktów. Wiedza na temat preferowanych stylów komunikacji, na temat zachowań różnych osób pozwala nam zwyczajnie uniknąć konfliktów w zespole. Dlatego, że my rozumiemy, dlaczego ten drugi człowiek zachowuje się tak, a nie inaczej. Dlaczego, nie wiem, Krzyś potrzebuje najpierw porozmawiać 5 minut o tym, co się dzieje, jaka jest pogoda, co się wydarzyło w domu, czy fajnie spędził popołudnie, a Anna wręcz przeciwnie, chciałaby od razu przejść do rozpiski zadań na ten dzień i zacząć działać. Zrozumienie tego, że każdy z nas jest inny i inaczej pracuje, jest kluczowe, bo dzięki temu praca staje się bardziej harmonijna, ona jest bardziej efektywna. Okej, DISC D3. Przetestujmy to. W jaki sposób ten model może usprawnić twoją pracę w firmie? Może usprawnić działania twojej firmy również i twojego zespołu? Przekonaj się. Mam dla ciebie takie 3 case studies. Pierwszy to rekrutacja. Udana rekrutacja do firmy. Wyobraź sobie, że pracujesz w jednej ze znanych firm z branży HR i poszukujesz nowego specjalisty do spraw marketingu. Masz 2 kandydatki. Anię i Martę. Obie mają podobne doświadczenie, podobne kompetencje,
tyle samo pracowały na podobnych stanowiskach, mają wszystkie kluczowe elementy, jeśli chodzi o merytorykę, doświadczenie, jakich poszukujesz na tym stanowisku. Jak zatem sprawdzić, która lepiej odnajdzie się w nowym miejscu pracy, która spełni Twoje oczekiwania? Dzięki analizie DISC-D3 jako pracodawca przekonasz się, między innymi oczywiście, czyj styl komunikacji będzie bardziej dostosowany do kultury Twojej firmy, która osoba zwyczajnie wejdzie w zespół i będzie mówiła jego językiem. Dzięki temu wybór okaże się łatwiejszy, no bo to jest taka sytuacja win-win. Może być naprawdę świetny pracownik, ale co z tego, jeżeli nie potrafi porozumieć się z innymi i będzie taką zadrą w tym zespole. Drugi przykład. Jak usprawnić obsługę klienta? Mamy sklep internetowy, który zastosuje w procesie rekrutacji swoich pracowników test D3. Albo przeszkoli swoich pracowników z obsługi klienta na podstawie tego narzędzia D3. Tacy pracownicy bardzo szybko zauważą, i ty jako pracodawca również, znaczący wzrost poziomu satysfakcji klientów. To przecież można zbadać. Dlaczego tak się stanie? Ponieważ pracownicy, którzy znają style komunikacji klientów i swoje własne, ale takie pogłębione style, są w stanie dostosować swoje podejście, sposób mówienia, kluczowe frazy, z których korzystają, dopasować je, dostosować do potrzeb odbiorców, czyli mówić językiem klienta, odpowiadać na jego potrzeby w jego sposobie komunikacji, takim optymalnym. Bo inaczej mówisz do osoby niebieskiej, która potrzebuje faktów, konkretów, instrukcji, procedur, inaczej do osoby zielonej, która potrzebuje takiego bezpieczeństwa, gwarancji, sprawdzonych rozwiązań, a inaczej do osoby czerwonej, która wymaga szybkich działań, szybkich, kluczowych informacji, takiego prestiżu też, czy do osoby żółtej, która lubi blichtr i wszystko, co się świeci, co nowe, jakieś gadżety, bajery i atmosfera musi być fajna, taka na luzie. Także dzięki temu narzędziu Twoje podejście do klienta się zmieni, podejście Twoich pracowników się zmieni, a to wpłynie na pozytywne opinie i na lojalność klientów, bo oni będą się czuli zwyczajnie zaopiekowani. No i trzeci przykład to rozwój personalny Twojego zespołu, jego poszczególnych członków. DISC-D3 pomaga nam ocenić poziom satysfakcji i rolę pracownika w zespole. Dzięki tej analizie sam pracownik zrozumie na przykład, że jego wewnętrzna motywacja, to co nim kieruje, jego wartości i jego cele, na przykład różnią się od oczekiwań jego szefa. Dzięki temu zacznie pracować nad własnym rozwojem, skupi się na tym, co dla niego jest ważne, na tych umiejętnościach, które on chce rozwijać i są zgodne z nim. I często może się to wiązać nawet z tym, że podejmie decyzję o zmianie pracy, no bo to, co zostanie w firmie, nie będzie się nijak odnosić do jego wewnętrznej motywacji. Długofalowo będzie to korzystne. Zarówno dla pracownika, który wypalałby się i frustrował w miejscu pracy, które jest dla niego nieodpowiednie, a także dla zespołu, bo być może na jego miejsce zrekrutujesz kogoś, kto będzie się wpisywał w tę kulturę organizacji Twojej firmy, no i będzie to znowu taka sytuacja win-win. Także patrząc z szerszej perspektywy, DISC-D3 pozwala Ci ocenić te elementy, które są kluczowe w pracy w zespole i kluczowe, jeśli chodzi o lepszą obsługę klienta. Dlaczego? Ponieważ to narzędzie pozwala nam zrozumieć ludzi na głębszym poziomie. Pozwala nam dostosować naszą komunikację, nasze podejście do ich potrzeb, do ich oczekiwań. No i przyczynia się do budowania długotrwałych relacji, zarówno w zespole, jak i z klientami. No a na tym nam przecież zależy, żeby osiągać sukces w biznesie, żeby firma mogła się rozwijać. I na sam koniec daję Ci znać. Taka mała zajawka. Już od lutego w mojej ofercie znajdziesz nie tylko test MaxiDisc, który w mojej ocenie jest rewelacyjnym narzędziem do pracy nad sobą i nad swoimi kompetencjami, nad swoim rozwojem, ale również znajdzie się tam kompleksowa oferta dla firm i zespołów, czyli DISC-D3. A zanim to nastąpi, bo do lutego jeszcze chwila, to daję Ci znać, że do końca roku test MaxiDisc, czyli raport i sesja objaśniająca, ponadgodzinna sesja, są w promocyjnej cenie. Także jeżeli chcesz zacząć nowy rok z pełną wiedzą o sobie, o swoim stylu działania i lepiej komunikować się z klientami, to ja serdecznie zapraszam Cię do skorzystania z tej promocji. W opisie tego podcastu we wpisie blogowym znajdziesz link do tej sesji, także serdecznie Cię zapraszam.
I oczywiście do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.